Dobrze, czyli mój temat na dzisiaj to jest, czy na rynku istnieje sytuacja równowagowa. Myślę, że to będzie tylko krótkie zagajenie do dyskusji, która się wywiąże, bo temat jest dyskusyjny, sporny, kontrowersyjny. Nie tylko spór się tyczy przedstawicieli neoklasyków i Austriaków, ale też wśród Austriaków ten spór się toczy. Ale sytuacja czy tendencja? Tendencja. Nie. Dobrze, to może jako punkt zapalny do dyskusji można zacząć od paru wyimków z ludzkiego działania, gdzie Mises zdefiniuje różne typy sytuacji równowagowej i na tej podstawie stara się wykazać, że tendencja równowagowa istnieje. Czyli są dwa typy takiej realnej równowagi, która ma miejsce, i dwa typy takiej hipotetycznej równowagi, która by miała miejsce, gdyby pewne elementy świata rzeczywistego od tego świata rzeczywistego odjąć. Czyli jest ten plain state of rest. Ja przepraszam, że będę mówił w oryginale, ale nie pamiętam po prostu, jak to zostało przełożone w polskim wydaniu. Więc jest plain state of rest, czyli taka sytuacja będąca następstwem każdej dobrowolnej transakcji na rynku, gdzie jako, że każda taka transakcja odbywa się za niewymuszoną zgodą obu stron, rezultat jest w sposób logicznie konieczny, Pareto optymalny. Jest ten tak zwany Wittgenstein state of rest. Ja nawet nie daję głowy, że Mises tak to nazywał, ale Klein to tak nazywał w tym swoim artykule The Mundane Economics of the Austrian School, czyli taki stan będący końcowym rezultatem transakcji, które zachodzą w jakiejś ograniczonej jednostce czasu, na przykład w ciągu jednego dnia i na jakimś odpowiednio wąskim obszarze rynku, na przykład na targu warzywnym, gdzie w ciągu tego dnia nie zmienia się podaż dostępnych dóbr, nie zmieniają się skale preferencji, nie zmienia się wiedza techniczna uczestniczących osób i osoby te handlują między sobą tak długo, aż osiągną pełnię wiedzy na temat swoich preferencji, swoich cen rezerwacyjnych w tym właśnie dniu. No i zwieńczeniem tego też będzie pewnego rodzaju realna równowaga. No i potem są te dwa hipotetyczne stany równowagi, czyli final state of rest, zwieńczenie procesu dostrajania gospodarki do jakiejś pojedynczej zmiany, w czasie którego to okresu żadne inne podobne zmiany nie zachodzą. To jest taki stan, w którym owszem, wciąż występuje niepewność przyszłości, ale zmiany występują bardzo rzadko i zachodzą bardzo powoli, więc raz zdobyta przez przedsiębiorcę wiedza w zasadzie prawie się w ogóle nie deaktualizuje, a więc bardzo wyraźnie widać. Wittgenstein w zasadzie. Tak. Tym, że ten Wittgenstein to w takiej dłuższej jednostce czasowej zachodzi, przynajmniej tak ja to rozumiem. I że znaczy, to jest sytuacja realna o tyle, że istnieją takie warunki, czyli wystarczająco krótkie jednostki czasu i wystarczająco takie wyizolowane obszary rynkowe, i ten targ warzywny, który rozumiem jest właśnie przykładem z Wittgensteina, jest takim przykładem, że w ciągu tego dnia ludzie handlują, dowiadują się na temat swoich cen rezerwacyjnych, na temat swoich preferencji, no i że ta cena, która się ustali na końcu dnia, no to będzie jakiegoś rodzaju cena równowagowa. I ty pytałeś, czym to się różni od tego plain state of rest. No plain state of rest to byłby przykład pojedynczej transakcji, tak, która by zachodziła w ciągu tego dnia. Tak ja rozumiem tą różnicę. Czyli seria plain state of rest się składa... No state of rest, tak, tak. Natomiast gdyby te zmiany zachodziły bardzo powoli i bardzo rzadko, to pewnie seria takich Wittgenstein state of rest by się z kolei złożyła na ten final state of rest, gdzie rzeczywiście to byłby świat takich bardzo niewielkich zmian i w związku z tym ta wiedza przedsiębiorców by się w zasadzie nie deaktualizowała. No i w końcu by zjawisko tej tendencji równowagowej się uwidoczniło. Byłoby wtedy bardzo widoczne i jest właśnie stwierdzenie, że gdyby nie intensywność, gdyby nie częstotliwość zachodzenia zmian, to ten final state of rest zostałby osiągnięty. No i wreszcie ostatni stan, czy ostatnia taka sytuacja równowagowa, czyli evenly rotating economy,
która byłaby w zasadzie tym, co by następowało po osiągnięciu Final State of Rest, gdzie już całkowicie niepewność znika. Ogół konsumentów, producentów i przedsiębiorców cały czas mechaniczny niemalże sposób powtarza te same czynności. Produkcja, konsumpcja, oszczędności, inwestycje przyjmują stały kształt. No i to jest model służący pokazaniu, że w momencie nieistnienia niepewności przyszłości znika typowe dla przedsiębiorczości zjawisko zysków, ale nie znikają kapitaliści, nie znika stopa procentowa, ponieważ cały czas istnieje pozytywna preferencja czasowa. Więc to jest model, który w zasadzie służy takiemu analitycznemu rozróżnieniu stopy procentowej i od zysku przedsiębiorcy. To jest to, co pisze Mises i to, co jakoś systematyzują jego interpretatorzy, tacy jak Klein czy Salerno, bo chyba oni największe mają na tym polu zasługi. I teraz myślę, że kolejnym punktem, który należałoby poruszyć, to jest ten tekst Hayeka Economics and Knowledge, który się znajduje w tym zbiorze esejów Individualism and the Economic Order, gdzie Hayek w zasadzie zgadza się z Misesem w tym zakresie, że równowaga nigdy nie może zostać osiągnięta, ponieważ te niezbędne przedsiębiorcom dane rynkowe bezustannie się zmieniają. Ale właśnie w związku z tym to, czy na rynku występuje mimo wszystko tendencja równowagowa, to jest kwestia empiryczna w tym sensie, że jest zależna od istnienia albo nieistnienia instytucji, zarówno takich twardych instytucji, takich jak prawna ochrona praw własności, jak i miękkich instytucji, czyli instytucji wynikających z obyczaju, z jakiejś kultury biznesowej i tak dalej. W każdym razie muszą to być instytucje umożliwiające sprawne przekazywanie i rozpowszechnianie wiedzy, która jest rozproszona w społeczeństwie. I on w tym tekście sugeruje, że to już jest jednak kwestia empiryczna. Trzeba zacząć te instytucje badać, szukać jakichś korelacji pomiędzy istnieniem albo nieistnieniem takich albo innych instytucji i tym, jak skutecznie są one skorelowane z występowaniem tej tendencji równowagowej. Więc w zasadzie mi się wydaje, że można tutaj Hayeka tak interpretować, że jego odpowiedź na to pytanie nie jest ani afirmatywna, ani negatywna, tylko taka wymijająca trochę. Bo on zdaje się mówić, że rynek owszem jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do tego, żeby istniała tendencja równowagowa, bo jeszcze ta oprawa instytucjonalna musi być i to, jaka oprawa instytucjonalna temu sprzyja, jaka nie sprzyja, to już jest jednak kwestia empiryczna w tym pozytywistycznym tego słowa znaczeniu. Następny punkt do dyskusji to byłby Kirchner z jego koncepcją przedsiębiorcy. I oczywiście Kirchnera można różnie interpretować, ale mi się wydaje, że jedna z możliwych jego interpretacji to jest jednak to, że on stara się jakąś taką koncepcję przedsiębiorczości wypracował, która by wynikała wyłącznie z prakseologicznej analizy jakichś zależności pomiędzy kategoriami działania i jednak byłaby niezależna od jakiejkolwiek instytucjonalnej oprawy, którą by się badało doświadczalnie czy eksperymentalnie czy ekonometrycznie. I myślę, że można go interpretować jako mówiącego, że jeśli tylko zdamy sobie sprawę, że istnieje jakaś grupa ludzi, dla których celem jest osiągnięcie zysku finansowego, a wybieranym przez nich środkiem do osiągnięcia tego celu jest odkrywanie jakichś niezaspokojonych dotąd potrzeb konsumentów i rozpoznawanie ich jako źródło potencjalnego zysku, to możemy być pewni, że ci ludzie zainicjują i będą podtrzymywać proces rynkowy ciążący w kierunku stanu równowagowego. Wystarczy zdać sobie sprawę, że cele, środki, relacje przyczynowe, skutkowe, na które składa się każde ludzkie działanie, to są kategorie prakseologiczne, a nie empiryczne. I owszem, potrzebna nam jest jakaś empiryczna przesłanka, taka, że istnieją właśnie tacy ludzie, którzy mają takie cele i takie środki wybierają do ich osiągnięcia, ale to jest przesłanka empiryczna w tym bardzo szerokim tego słowa sensie. Nie w tym sensie pozytywistycznym, tylko w tym sensie, w jakim empiryczne jest też to, że dobra są rzadkie, że istnieją ludzie, że ludzie mają cele, że te cele są zróżnicowane i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki empiryzm niepozytywistyczny i w związku z tym taki empiryzm, który jednak sugerowałby odpowiedź na pytanie, czy na rynku istnieje tendencja równowagowa. Tak, że istnieje i że rynek jest nie tylko warunkiem koniecznym, ale i wystarczającym.
Ale oczywiście do teorii Kirchnera nie odnoszono się bezkrytycznie i krytyka Rothbarda, która przewija się w zasadzie wśród wszystkich przedstawicieli tej, powiedzmy, gałęzi obernowskiej, jest taka, że to rzekome odkrycie to jest tak naprawdę jedynie mentalne wyobrażenie na temat tego, jakie są w danej chwili i będą w przyszłości potrzeby konsumentów. I w zasadzie ta teoria posługuje się takimi dosyć osobliwymi, o takim osobliwym rozumieniem tego, kim jest przedsiębiorca i czym jest zysk. Bo przedsiębiorca to jest w tym momencie taki bezcielesny upiór, który widzi tylko ten zysk i chwyta go i już go osiąga bez angażowania jakiegokolwiek kapitału, bez angażowania pracy, bez angażowania czasu nawet. A z drugiej strony te zyski są w dziwny jakiś sposób zobiektywizowane, tak jakby to były takie skrzynie ze skarbami, które wystarczy znaleźć, otworzyć i już ten zysk się ma. Tymczasem krytyka byłaby tutaj taka, że owszem, no, zaczyna się przedsiębiorczość w takiej roli homo querens, który szuka, zastanawia się, tworzy te mentalne wyobrażenia na temat tego, jakie istnieją jeszcze niezaspokojone potrzeby, ale potem musi zacząć działać. On tak naprawdę nie odkrywa. To jest to słowo jednak by należało traktować trochę w sensie metaforycznym. On musi przewidzieć niepewną przyszłość, a te niewykorzystane źródła zysku nie są czymś obiektywnym, tylko czymś w całości zależnym od przyszłych działań konsumentów, które trzeba skutecznie przewidzieć i oczywiście można się pomylić. Pomylić się nie tylko dlatego, że może im się w międzyczasie odmienić, ale też dlatego, że no, sam proces produkcyjny, który ten przedsiębiorca zainicjuje, też może jakoś wpłynąć na preferencje konsumentów albo może wpłynąć na innych przedsiębiorców, którzy postanowią ten sam projekt jakiś produkcyjny podjąć, ale zrobią to skutecznie mimo wszystko. Więc to jest taka krytyka, która stawia nacisk, kładzie nacisk na niepewność przyszłości, ale ta krytyka rothbardowsko-obernowska, najogólniej rzecz ujmując, byłaby taka umiarkowana, a jej ekstremalną wersją byłaby krytyka lachmanowska, która mówi, że ludzie są nieprzewidywalni. I w związku z tym nie jest tak, że skuteczny przedsiębiorca musi przewidzieć tą niepewną przyszłość, tylko że nie ma czegoś takiego jak skuteczna przedsiębiorczość i być nie może, bo tej przyszłości się po prostu przewidzieć nie da. Jeśli my widzimy jakieś zyski albo jakieś straty, to one są, to jest rzecz, to jest kwestia szczęścia, to jest kwestia losowa, ponieważ ludzie są po prostu nieprzewidywalni. Nie ma żadnych regularności w ich działaniu, nie ma żadnych metod, żeby skutecznie ich przewidzieć i w związku z tym ta tendencja równowagowa nie istnieje. Ona by istniała, gdyby się ludzi dało przewidywać, bo to jest rzeczywiście funkcją przedsiębiorcy, ale jako, że się nie da, to tendencji równowagowej nie ma. I wydaje mi się, że na koniec warto wspomnieć o trzech różnych rozwiązaniach. W każdym razie ta literatura, z którą ja jestem zaznajomiony, to jakoś bym ją sobie pogrupował w takie trzy kategorie rozwiązań tego problemu czy odpowiedzi jakiejś na tą krytykę lachmanowską. Pierwsze rozwiązanie to jest rozwiązanie Selgina, to, które on proponuje w tym swoim tekście Praxeology and Understanding, czyli rozróżnienie takie pojęciowe na tą tendencję właśnie równoważącą, to equilibration i coordination. Czyli, że to, że każde działanie ludzkie jest równoważące, wynika po prostu z tego, że człowiek wyznacza sobie jakieś cele, wyobraża sobie to, że istnieją jakieś środki, które w jego opinii w skuteczny sposób są w stanie ten cel osiągnąć, buduje jakiś plan, którego częścią są te odpowiednie zależności przyczynowo-skutkowe i próbuje ten plan wdrożyć w życie. I to wszystko wynika z a priorycznej, praksologicznej analizy i to jest wszystko, co nam może teoria ekonomii powiedzieć i to jest wszystko, czego potrzebujemy, żeby sprawdzić, że istnieje tendencja równowagowa na rynku, bo każde działanie rynkowe jest ex ante równoważące i w zasadzie nic więcej nam nie potrzeba. Wystarczy, że ex ante twierdzimy, że jest równoważące. Natomiast ex post może się okazać, że ludzie się pomylili co do skuteczności swoich planów, co do tego, jak te relacje przyczynowo-skutkowe działają i w związku z czym ten equilibration zawsze jest, natomiast ten coordination niekoniecznie musi występować, ale jeśli on nie występuje, to już jest kwestia do zbadania
przez, nie wiem, psychologów, technologów, historyków gospodarki i tak dalej. Więc to jest takie rozwiązanie, wydaje mi się, najprostsze, które niektórzy mogliby powiedzieć, że kapituluje trochę wobec Lachmana i tych, którzy twierdzą, że z uwagi na nieprzewidywalność przyszłości tendencji równowagowej nie ma. Ale to jest jedno rozwiązanie. Drugie rozwiązanie to jest to, o czym pisze Hoppe w swoim tekście bodajże Uncertainty and Uncertainty. How rational can our expectations be? Gdzie on zaczyna od... Znaczy to jest taki argument a contrario w zasadzie, czyli teza, że istnieje tendencja równowagowa, musi być prawdziwa, ponieważ przeciwieństwo tej tezy jest logicznie sprzeczne i nie do obronienia. No i on zaczyna od stwierdzenia, że jeśli ktoś, tak jak Lachman, twierdzi, że ludzie są nieprzewidywalni, przyszłość jest nieprzewidywalna, wszystko jest niepewne, no to stwierdza, że przynajmniej jedna rzecz jest pewna, mianowicie to, że wszystko jest niepewne. Natomiast jeśli twierdzi, że wszystko jest niepewne i nawet to, że wszystko jest niepewne, też jest niepewne, to on w tym momencie nic nie powiedział. On w bardzo rozwlekły i pogmatwany sposób powiedział, że nic nie powiedział. Bo to tak jakby stwierdzić, wiem, że X, ale nie wiem, że X. No ale ktoś mógłby powiedzieć, no z tego, że nawet Lachman czy lachmanista musi przyznać, że przynajmniej jedna rzecz jest pewna, nie wynika z tego jeszcze, że musi istnieć jakaś tendencja równowagowa. Ale wtedy można by zapytać, na jakiej podstawie on formułuje taką tezę. I Lachman zdaje się twierdzić, że ludzie są nieprzewidywalni, ponieważ w przeciwieństwie do materii nieożywionej i do roślin i nawet do zwierząt, modyfikują swoje zachowania na podstawie swoich doświadczeń. A więc pewne swoje doświadczenia identyfikują jako sukcesy, inne swoje doświadczenia identyfikują jako porażki i potem starają się jednak działać w przyszłości tak, żeby te sukcesy jak najczęściej powtarzać, a porażek jak najczęściej unikać. No i tutaj się wydaje, że po pierwsze Lachman w tym momencie stwierdził, że coś tam jest jednak pewne tyczące się ludzi, mianowicie to, że się uczą, a po drugie też to, że jednak ten taki psychologiczny zmysł, ta jakaś intuicja przedsiębiorcy, ten Verstehen, jak to się w tej niemieckiej tradycji filozoficznej nazywa, im się cały czas wyostrza i że w związku z tym jednak oni są przewidywalni w pewnym sensie. Czyli ta tendencja równowagowa jednak będzie występowała. I myślę, że można jeszcze do tego dodać, że sam fakt, że Lachman swoją teorię sformułował, ją zakomunikował, zakładał, że ludzie są w stanie ją zrozumieć i że taka komunikacja jest możliwa, no to też jakiś zakres przewidywalności czy pewności tego, jak inni się do niego odniosą, zakładał. Zakładał, że te słowa jednak mają stałe znaczenie, czy że ich znaczenia nie zmienią się jednak w jakiś sposób radykalny od momentu rozpoczęcia formułowania tej teorii, aż do momentu, kiedy ona będzie gotowa i możliwa do zakomunikowania, że kompetencje czy umiejętności intelektualne ludzi się w międzyczasie nie zmienią i w związku z czym oni będą w stanie nie tylko pojąć tę teorię, ale wręcz się do niej krytycznie odnieść. Bo gdyby wysunąć taką tezę, że ludzie są, że te zmiany następują tak gwałtownie, że o żadnej przewidywalności nie może być mowy i w związku z tym nie może być żadnej mowy o tworzeniu takich planów przez przedsiębiorców, które jednak okażą się w przyszłości zgodne z potrzebami konsumentów, to, i to Hoppe też zauważa, nie mogłoby być mowy o budowaniu struktury kapitałowej, ani o odnawianiu tej struktury kapitałowej w czasie, bo to jest jednak proces, który jest rozłożony w czasie na tyle długim, że gdyby ta teza lachmanowska była prawdziwa, to najprawdopodobniej o żadnej akumulacji kapitału by być mowy nie mogło. I owszem, znowu, to, że to zajmuje pewien czas, to jest teza rzeczywiście empiryczna, no bo jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że żylibyśmy w takim świecie, w którym
kapitał można, czy strukturę kapitałową można budować w sposób natychmiastowy, ale to znowu byłaby to taka przesłanka empiryczna w tym szerokim tego słowa znaczeniu, a nie w tym wąskim, pozytywistycznym tego słowa znaczeniu. Także wydaje się, że o ile rzeczywiście istnienie rynku jest zależne od istnienia pewnej struktury kapitałowej, a istnienie struktury kapitałowej wymaga pewnej stałości przekonań, stałości preferencji, stałości pewnego nastawienia do świata, to można stwierdzić w czysto apriryczny sposób, że z istnienia rynku wynika, że ta tendencja równowagowa istnieje. Bo ludzie są wystarczająco przewidywalni, że przedsiębiorcy mogą w sposób sprawny i efektywny działać. Czyli jeśli Lachman wyraża taką tezę, jaką wyraża, to ona musi być fałszywa. Taki argument a contrario. I to jest rozwiązanie Hoppego, tak jak ja je rozumiem. A trzecie rozwiązanie to jest rozwiązanie Longa. I niestety uciekł mi w tej chwili tytuł jego artykułu, ale on dotyczył, w tytule na pewno było rule following, bo to jest taki wittgensteinowski argument. Późny Wittgenstein twierdzi, że znaczenie równa się użyciu. To znaczy, jeśli jesteśmy w stanie używać jakichś, czy stosować jakieś pojęcia w sposób znaczący, no a na pewno te tematy, które dyskutujemy, zawierają w sobie jakieś pojęcia, które są używane w sposób znaczący, to muszą istnieć jakieś sytuacje, jakieś konkretne przykłady w otaczającym świecie, do których możemy te pojęcia odnieść. Bo gdyby nie było takich przykładów, do których możemy je odnosić, to znaczy, że tych pojęć byśmy używać nie mogli. Nie potrafilibyśmy. To bez sensu wtedy było. Na przykład, no tak jest z językiem. Jest ten słynny argument Wittgensteina, że nie może istnieć coś takiego jak prywatny język. Że Robinson Crusoe na swojej bezludnej wyspie nie jest w stanie w sposób znaczący twierdzić, że używa jakiegoś języka i stosuje się do jakichś reguł językowych, które są wyłącznie jego regułami, bo tak naprawdę wtedy nie ma żadnego sensu pojęciowe rozróżnienie pomiędzy rzeczywistym trzymaniem się reguł językowych, a twierdzeniem, że się ich trzyma. Problem polega na tym, że reguła wtedy nie może być normatywna w żaden sposób. Nie może normować przyszłych czyichś zachowań, bo taki prywatny użytkownik języka zawsze sobie może powiedzieć, że każde jego zachowanie jest częścią reguły. Jeśli tylko on wie, czym są te reguły, to w żaden sposób nie możemy temu zaprzeczyć. No i znika. Słucham? No tak samo. Są takie właśnie przykłady, że jeśli jest tylko jedna osoba, która używa równania matematycznego, czy tego operatora matematycznego plus, to nigdy nie wiadomo, czy to nie będzie jakaś inna wydumana funkcja matematyczna. I Wittgenstein albo Kripke, który jest jego takim znanym dosyć interpretatorem, sobie wymyśla inny operator matematyczny, nazywa go Qs. I Qs to jest plus tylko do jakiegoś rzędu wielkości tych sum, a jeśli wyższe, to zawsze 3. No ale znowu, co to bym znaczyło, że on istnieje, ale się go nie da zinterpersonalizować. Jak gdyby twierdzenie jest tutaj takie, że jeśli reguła jest nieinterpersonalizowalna, to nie jest regułą. To jest widzimisię, które można na bieżąco dokładać jedno widzimisię do drugiego, natomiast nie można przez to stwierdzić, że to jest reguła, bo ta reguła niczego nie reguluje. Zawsze każde kolejne, może ktoś zrobić coś następnego i powiedzieć, to też jest częścią reguły, tylko wyście jeszcze o tym nie wiedzieli. I dopiero kiedy są te zewnętrzne jakieś weryfikatory, to można mówić o regule. I zowanie, tak. No można tak powiedzieć. Ale reguły czy treści reguły? A jaka jest różnica między regułą a treścią reguły? No tak, na przykład, że ktoś może robić notatki sobie, które tylko i wyłącznie sam jest w stanie odczytać, zinterpretować i klucz do niego jest w stanie tylko wymyślić ten umysł, ale mogą się za tym być informacje, które on sobie zapisuje jakoś. No ale to on opiera jednak na regule, która jest interpersonalizowalna, bo robi te notatki z kogoś, prawda? Czy ona jest interpersonalizowana, bo nie da się zinterpersonalizować, jeżeli notujesz sobie coś? Nie da się nauczyć kogoś? No, każdy mógłby się tego klucza pewnie... No, tak się mówi, że nie ma szyfru, którego się nie da rozpracować, prawda? I chyba to jest prawda. Jeśli spełnia pewne kryteria obiektywizacji, no, jakieś matematyczne, albo właśnie takie jak większość języków, ale jeżeli to jest impresjonistyczny język, opierający się bardziej na emocjach, nie, na ogóle ona wydawić się dobrym przykładem. On też robi sobie notatki, tylko on rozumiał. A potem dopiero w następnych wiekach się zastanawiano nad tym i próbował dedukować. Jeśli symbolika nie jest budowana na testach męsy, tylko jest, znaczy
pewnej repetycji, pewnej abstrakcji, tylko jest to symbolika, nie wiem, historycystyczna, taka, taka szmolerowska. Wszystkie rzeczy, które znasz, kojarzą się z miłością, oznaczają miłość, tak? W związku z tym taka nowa, jak sobie zaczynamy. No impresjonistyczny jakiś jest. Jakiś symbol, który kojarzy się z miłością, to ja wiem, że to jest miłość. Ale unikalna. Jak myśli być taki inny symbol, to... A ta symbolika unikalna, taka unikalna bardzo, tak? Nie ma patternu żadnego, znaczy tego, jak to się mówi, wzoru, po prostu raz symbol jakiś się pojawi, to się nie pojawia w innym kontekście, więc nie ma czego zdekodować. Mm-hmm. No ale to chyba nie jest reguła wtedy, bo reguła jest normatywna, jednak nie w tym sensie... Nie jest reguła, ale to może być język, nie? Ale czy... język opiera się na regułach, no ale tak. Stwierdzamy, że język bez reguł nie jest językiem, ale no, to będzie tautologia. No ale ja bym się trzymał tej tautologii. Jeśli tą tautologię zlikwidujemy, jeśli twierdzimy, że może być język bez reguł, to zgoda, to wtedy może być prywatny język. Ale ja założyłem sobie, że język to jest jednak zbiór reguł i że nie ma języka bez reguł. No, tak. No i, tu, i też co ciekawe, ten Kripke w stopce swojej mówi, że można zrobić analogię pomiędzy tym argumentem Wittgensteina, że nie ma prywatnego języka i argumentem Misesa, że nie ma prywatnej ceny. Jeśli cena ma cokolwiek znaczyć, no to musi ona jednak wykształcić się w wyniku ścierania się różnych... skal preferencji ogółu konsumentów i ogółu przedsiębiorców, którzy mają jakieś wyobrażenia co do tego, jak te skale preferencji będą wyglądać. Więc muszą być te zewnętrzne weryfikatory ceny, którą ktoś sobie postanowi ustalić, natomiast jeśli jest tylko jedna osoba, która to ustala, to ta cena jest pozbawiona znaczenia, jest arbitralna zupełnie. No i Long tą linię argumentu rozwija i mówi, że tak samo z tym zyskiem i stratą. No bo tak, no jak nie ma tych zewnętrznych weryfikatorów, to nie ma też zysku i straty. Gdyby ich nie było i gdybyśmy tych zysków i strat tak naprawdę nie obserwowali w świecie, to nie moglibyśmy w ogóle o nich mówić, nie moglibyśmy sformułować tej teorii przedsiębiorczości i opisać tego, czym ten zysk jest, czym ta strata jest, na czym ta funkcja przedsiębiorcy polega, gdybyśmy nie mieli konkretnych przykładów, do których możemy się odnieść. I on tak konkluduje, Long, w swoim artykule, że wbrew temu, co Mises mówi, nie tylko nie może być tej tak zwanej tymologii bez prakseologii, czyli nie tylko nie można odnosić do różnych sytuacji pojęć, jeśli tych pojęć sobie najpierw nie wypracujemy i logicznie nie wydedukujemy, ale też to działa w drugą stronę, nie może być prakseologii bez tymologii, ponieważ nie można posługiwać się pojęciami, których nie jesteśmy w stanie do niczego odnieść. I to nie znaczy, że jedno wynika z drugiego, czy drugie wynika z pierwszego, ale to są takie dwa jakoś uzupełniające się i łączące się elementy każdego ludzkiego działania i on twierdzi, że to jest zgodne z właśnie z tym empiryzmem Rothbarda, czyli tym empiryzmem w takim bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, że jak raz zobaczymy, że zjawisko zysku czy zjawisko straty, to nie musimy tego w żaden pozytywistyczny sposób tam testować, potwierdzać i tak dalej, ale musimy jednak przynajmniej jeden taki przypadek dostrzec, jeśli chcemy móc o tym mówić, tworzyć jakąś aprioryczną teorię tego, czym te zyski i straty są i tak dalej. No więc to jest rozwiązanie Longa i znowu, jako że możemy mówić o tych zyskach i stratach, jeśli mamy tą teorię zysku i strat, to znaczy, że one rzeczywiście występują. A skoro występują, to ta tendencja równowagowa jednak być musi. No i rzeczywiście w tym rozumieniu wiemy o tym w sposób aprioryczny, a empiryczny tylko w tym takim bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, który, co do czego każdy by się w zasadzie zgodził. I myślę, że to tyle zagajenia z mojej strony.